jesteśmy na tegorocznej edycji VIP Cross 2021, a wy jesteście, stanowicie jedną z załóg. Proszę powiedzieć, czy to jest wasza pierwsza edycja, w której bierzecie udział, czy jednak już w poprzednich latach wam się zdarzało brać udział? To jest druga edycja, aczkolwiek pierwszy raz ten tor, ale to chyba dla wszystkich pierwszy raz ten tor. No oczywiście Łukasz jak zwykle jest pilotem, przepraszam, kierowcą, ja jestem pilotem, bo mogę się poszczycić przed całą Polską tym, że do tej pory nie mam prawa jazdy. Czyli tak naprawdę można brać udział w zawodach, niekoniecznie mając prawo jazdy. Znaczy, jest to tor zamknięty, także wydaje mi się, że bez prawa jazdy też powinni wpuścić kogoś na ten tor. Aczkolwiek z tego co wiem, to raczej ludzie, którzy nie mają prawa jazdy, to raczej tak niechętnie wsiadają w te samochody na ten tor. Nie poradziłabym sobie w życiu. Moim zadaniem jest powiedzieć w odpowiednim momencie w lewo, w prawo i to działa. I u nas to działa i myślę, że to się nie powinno zmieniać. Łukasz jest świetnym kierowcą. Nasuwa się pytanie, czy wy lubicie ostrą jazdę? A to zależy o co pytasz, bo ja... O jazdę! Słuchaj, no ja lubię, no. Na drogach publicznych raczej preferuję bezpieczną jazdę przede wszystkim, ale w takich sytuacjach mam z tego wielki fan. Czy już wiecie, w jakich kategoriach będziecie brać udział w dniu dzisiejszym? O, bo teraz mnie zaskoczyłeś, że są kategorie. Tak, oczywiście, w tym roku są różne kategorie i można sobie dowolnie wybierać i niekoniecznie tylko chodzi o jedną jazdę. A to dziękujemy za informację. To zaraz, nikt nam o tym tam nie powiedział, żeśmy się zapisali. No wam za chwilę zapewne powiedzą, przydzielą was do poszczególnych kategorii, chyba że wolicie sobie same wybrać, bo tak akurat inni uczestnicy już mieli okazję wypowiedzieć się do mikrofonu. A proszę powiedzieć, jak rozumiem, dzisiaj cały dzień spędzacie na tych zawodach tutaj. No pewnie, że tak. Jest... Tak, dzisiaj już mamy, zakończyliśmy wczoraj sezon, od dzisiaj zaczynamy urlop, więc możemy dzisiaj tu siedzieć do nocy. A odbiegając od tematu, właśnie powracając do końca sezonu, czym nas zaskoczycie w kolejnych odcinkach? Ojej, czym my was nie zaskoczymy? Szczerze, ja czytając te scenariusze byłam tak zszokowana, że no, myślę, że widzowie to połowa może tego nie przetrwać. Jakieś tam zawały, wylewy. Słuchajcie, no moja postać przede wszystkim to po prostu będzie przepetarda w kolejnym sezonie. Już tak być szczęśliwym i żeby to się tak posypało wszystko, to naprawdę scenarzyści no, dali czadu w tym sezonie. Nie wiem, co będzie w następnym, ale jak gdybym była człowiekiem i przeżywała takie rzeczy, jak Natalia Nowak przeżywa, to raczej bym z zakładu psychiatrycznego już nie wyszła. A proszę powiedzieć, jak rozumiem, już są informacje, że będzie kolejny sezon i jak rozumiem, bierzecie udział w następnym sezonie. Nikt was nie zastąpi. No nic o tym nie wiem. My na razie nie mamy takich informacji, ale na razie jesteśmy niezastąpieni. Mamy nadzieję, że ty też nie masz takich informacji, że jesteśmy przez kogoś zastąpieni. No, absolutnie, absolutnie nie. Chcemy, nie moglibyśmy tego zrobić widzom, absolutnie. Ale na pewno będzie się działo bardzo dużo. My też nie możemy na razie zdradzać. Musimy czekać na pierwsze streszczenie odcinków. Mamy niestety zabronione, chociaż ciśnie nas straszliwie, żeby powiedzieć, co się będzie działo. Bo będzie warto oglądać ten sezon, przede wszystkim ze względu na wątki poboczne, które naprawdę będą bardzo, bardzo mocne, przynajmniej dla Natalii. Dla Kuby też na pewno. No to będą takie życiowe sytuacje, których niewiele osób się spodziewa, że coś takiego mogłoby być. No więc polecam. Proszę czekać do września. W jaki sposób planujecie wakacje w tym roku? Czy gdzieś zamierzacie wyjechać, czy jednak w Polsce zostajecie? Początek Polska, pierwszy tydzień mojej rodzinnej strony Opolszczyzna. Jedziemy do moich rodziców, a później planujemy jakiś... All excuse me za granicą. Dlatego, że my, mimo że jesteśmy sobie już 2,5 roku, to nie byliśmy nigdy na wakacjach wspólnych jeszcze. Cały czas była praca. Normalnie pracowaliśmy od lipca do końca września, nagrywaliśmy sezon. Teraz jesteśmy troszeczkę wcześniej, przed czasem, ze względu na sprawy covidowe. Produkcja chciała szybciej to wszystko zrobić, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy skończyli sezon nagrywać, więc nigdy żeśmy wspólnie nie lecieli samolotem, nigdy nie leżakowaliśmy gdzieś tam na plaży, nie plażowaliśmy, nie kąpaliśmy się w morzu wspólnie, więc no to będzie takie przeżycie. No pierwsze wspólne wakacje, więc mi na tym bardzo zależy. A czy jesteś już zaszczepieni, posiadacie paszporty covidowe, czy jednak pod tym kątem nie chcecie się szczepić? Myślę, że zaszczepimy się, na razie nie było na to czasu ze względu na plan, ale teraz w najbliższym możliwym terminie ja przynajmniej się zaszczepię na pewno. No ja też się chcę zaszczepić, zresztą my żeśmy już bardzo dawno temu się zapisali i gdzieś tam te terminy były dostępne.
No ale my pracowaliśmy od wtorku do soboty i nigdy nie mogliśmy się wstrzelić z konkretnym terminem, a później po 2 tygodniach trzeba pamiętać o tym, żeby znowu pójść, przynajmniej gdybyśmy się szczepili rzeczywiście Pfizerem. No więc teraz jak mamy 1,5 miesiąca wolnego, to myślę, że wykorzystamy ten czas również na szczepienie.